Cześć kochani i kochany, witam Was serdecznie i zapraszam do testu na żywo pierwszych wrażeń z użycia nowej maskary firmy Urban Decay Perversion, czyli maskara perwersyjna pod tytuł Bigger Blacker Badder, czyli większe, czarniejsze, gorsze rzęsy, znaczy takie, wiecie, takie hardkorowe. Tak, dostałam tą maskarę za free przy promocji chyba L, czy coś takiego. Jeszcze nie otwierałam jej i nie sprawdzałam, co ona tutaj ma robić. Że może być tak perwersyjna, że będziesz potrzebowała bezpiecznego słowa, tak jak przy praktykach sadomasochistycznych ponoć trzeba. I co dalej? Że ma gładko się po rzęsach rozprowadzać i mają być już sexy przy pierwszym pociągnięciu, że tak powiem. Jezu, strasznie jest perwersyjny ten opis, naprawdę nie chcę się tego tłumaczyć. Jak druga skóra, ultra kremowe, pogrubiająca formuła, potrójne czarne pigmenty, głęboko nawilżające składniki dla większych, czarniejszych, bardziej takich badassowych rzęs. No i cóż, wyciągnijmy to sobie. Ja dzisiaj mam takie mocno zrobione brwi, więc rzęsy mi będą mocne też pasować. Bardzo ładne opakowanie, to jest taki gunmetal, takie ciemne srebro po prostu, z fioletowym napisem, właśnie Urban Decay Perversion Bigger Blacker Badder. Fajne opakowanie, podoba mi się bardzo, 12 ml. Nie wiem, jaka jest cena tego produktu oryginalna, ale gdzieś spróbuję to znaleźć. Fajna, duża szczota. Kojarzy mi się znowu z zapachem, wiecie czego, takich starych maskar z Maybelline. Porównamy to może z jakimiś innymi szczotami. Tu jest Guerlain Maxillaz szczota. To jest takie. A Perversion jest taka. Czyli jest troszeczkę grubsza, długość jest identyczna jak tego, ale jest troszeczkę grubsza. Ja uwielbiam tą maskarę Maxillaz Guerlain. Także jeżeli strzeleczka zrobi coś podobnego, to spoko, to będziemy się bardzo cieszyć. No i cóż, będę dzisiaj wychodzić, będę się na mieście, więc będę do Was wracać oczywiście. A teraz spróbuję to nałożyć na rzęsy i zobaczymy. Okej. No tak jak mówię, szczota duża, dosyć dużo się tej maskary nakłada, więc ja sobie trochę jej po prostu ściągnę tutaj, żeby sobie nie zrobić kuku, bo wiadomo, że jak maskara jest bardzo świeża, to może się jej za dużo nakładać. No i pomaluję i zobaczymy. Bardzo dobrze rozczesuję rzęsy. Jeszcze ich przy pierwszej warstwie nie skleja. Nie widzę jakiegoś podkręcenia, ale nie odpisuję w sumie podkręcenia, więc nie będę się czepiać. Tak jak mówię, jest strasznie duża ta szczota, więc pewnie prędzej i czy później się nią upaćkam. Ale póki co jeszcze się nie upaćkałam, a czy już się upaćkałam, odwołuję. To jest jedna warstwa, jeszcze sobie może przybliżę mordę. Tak to wygląda po jednej warstwie. Może spróbuję jeszcze kolejną, tutaj bliżej. A fajnie pachnie, podoba mi się jednak ten zapach, odwołuję. Okej, druga warstwa, już widzimy dosyć mocniejsze takie pozbijanie tych rzęs. Takie są bardziej clumpy, no nie? Tam zwać Highway to Yale chyba z drugiego pokoju. No, nawet powiem Wam, że trochę podkręciła te rzęsy i na pewno są grubsze. Nie wiem, ale to widzicie, może już sobie zbliżę i już wracam. Okej, trochę zmieniłam kąt, żebyście może lepiej widziały, lepiej by to było wszystko doświetlone i żeby lepiej było widać te rzęsiska. Tu jest bez maskary żadnej, tu jest tą maskarą właśnie dwie warstwy. Widać, że rzęsy są pogrubione, są trochę podkręcone, na pewno są czarniejsze. Oczywiście, że oko się wydaje bardziej otwarte, no bo zawsze przy pomalowanych rzęsach wydaje się bardziej otwarte. Nie wiem, czy ryzykować z trzecią warstwą, jak myślicie, zrobić trzecią warstwę? Zrobię, najpierw, że będę miała kuku na rzęsach, zaraz. Zrobię sobie, wezmę nadmiar, bo jednak jest bardzo lejąca się. No jak na świeżą maskarę, nie ma co narzekać znowu. I trzecia warstewka. Wiecie, co jest fajne? Ja już mam dwie warstwy, troszeczkę one są zaschnięte, ale wciąż ta maskara nie jest twarda. Wiecie, o co chodzi? Można sobie spokojnie dać jeszcze trzecią warstwę i jest ok. I nie czujemy, że jedziemy przez takie zaschnięte, twarde rzęsy, co jest naprawdę super. Ciekawe, czy ten efekt takich miękkich rzęs się utrzyma. Ale póki co właśnie to jest super, że one są mięciutkie.
No trzy warstwy to jest według mnie już za dużo tej maskary, bo rzęsy są strasznie posklejane. No ale jak ktoś lubi taki clumpy efekt, to wiecie, to spoko. Ja wolę jak są troszeczkę, wiecie, grubsze, podkręcone, czarne, ale nie aż tak chyba posklejane. Jeszcze Wam się zbliżej zobaczycie. No są takie bardzo już takie posklejane, ale na pewno no, widać te rzęsy, na pewno są duże. Nie wiem, widać mnie teraz, mnie chyba widać. Mam straszne problemy życiowe z tą kamerą. Także tak to wygląda, trzy warstwy. No i cóż, zrobię sobie drugie oko, jeszcze się Wam pokażę i potem wybywam. Okej, mam rzęsy pomalowane tą maskarą. Powiem Wam, że tak jak na pierwszy raz, to efekt naprawdę super. Jak mówię, trzy warstwy to jest już taki trochę hardkorowy efekt, teraz są trzy warstwy. Oczywiście jak damy dwie warstwy, to będzie to wyglądać trochę naturalniej. Natomiast naprawdę jest ekstra to, że można je dawać do usranej śmierci i te, wiecie, te rzęsy nie robią się takie twarde. Tylko rzeczywiście można je rozczesać, zanim to wszystko nam zaschnie i zrobić taka skorupka na rzęsie, wiecie, jak niektóre maskary robią. No ta maskara ma niby odżywiać mega rzęsy, więc może rzeczywiście to jest prawda. Jeszcze jakby ktoś się pytał, to ja używam teraz odżywki Revitalage na rzęsy, więc one są dosyć fajne i dosyć długie i dosyć bezproblemowe, ale nawet mimo to maskara naprawdę jest fajna. Zobaczymy, jak się będzie zachować w ciągu dnia, czy rzeczywiście nie będzie taka crunchy i twarda, czy się nie będzie obsypywać. I no i jak ze zmywaniem, bo zmywanie też jest sportem hardcore, jak ktoś się nie chce zmyć, to ja dostaję szału absolutnego. Także to jest to. Póki co super, nakładanie fajne. O dziwo się nie pokaleczyłam nią jakoś. Tylko mi się odbiło tu na górnej powiece rzęsy, ale dlatego, że one są tak długie, że jak się tak zakręcą, to po prostu końcówki się odbijają na tej mojej opadającej powiece. Także to nie jest wina raczej maskary. Póki co łapki w górę, zobaczymy, jak to się będzie sprawować dalej. Pa! Cześć kochani, kochane, witam Was po raz kolejny z update'em maskary. Nakładałam ją na rzęsy około 11, 12, teraz jest 7:10 dokładnie. Jechałam metrem do centrum i z powrotem, siedzieliśmy na piwie i w ogóle był straszny upał. Także maskara miała dosyć mocny wycisk. To jest to, jak się prezentuje po 7-8 godzinach. Wydaje mi się, że jest ok. Jest tak ciemniej pod oczami, ale to jest kwestia tego, że mam po prostu ciemniejszy cień nałożony chyba. Nie wydaje mi się, żeby się skruszyła. Cały czas rzęsy są bardzo mocno podkręcone, także trzyma ten skręt. Są ciemne, długie, reszta makijażu, jak widzicie, lekko wyparowała. Ale rzęsy? Wydaje mi się, że są ok. Pewnie jeszcze troszeczkę z nią pochodzę po domu, że tak powiem, zobaczymy, jak się będzie sprawować. Ale po 7-8 godzinach wygląda naprawdę przyzwoicie. Cześć kochani, dzisiaj dzień trzeci używania maskary perwersyjnej, czyli Perversion. I tak, co mogę jeszcze więcej o niej powiedzieć, oprócz tego, co mówiłam dnia pierwszego, jest to, że ze zmywaniem nie jest jakoś mega rewelacyjnie, ale da się ją zmyć. Ciepła woda, ja używam oleju kokosowego do zmywania makijażu oczu i daję sobie z tym radę. Nie zauważyłam żadnych takich czarnych, wiecie, czarnych pozostałości pod oczami następnego dnia, także to jest w porządku, da się ją zmyć. Natomiast strasznie ją polubiłam, jest bardzo fajna, przede wszystkim dlatego, że już po pierwszym pociągnięciu widać naprawdę rewelacyjny efekt. Druga rzecz, która mnie naprawdę uwiodła w tej perwersyjnej maskarze, to jest to, że ma naprawdę kremową konsystencję. To mam takie uczucie, takie wrażenie, jakby w tym był jakiś olejek, albo jakbym smarowała rzęsy jakąś taką miękką, kremową, czy ja jestem ostra? Tak, jestem ostra. Taką miękką, kremową odżywkę. Nie jest to taka, wiecie, sucha maskara, nie jest to maskara, która robi jakiekolwiek grudki, zauważyłam. No teraz mam trzy warstwy na rzęsach, myślę, że są dosyć mocno pogrubione, są bardzo czarne. Nie podkręca za bardzo. Ja mam podkręcone rzęsy, więc są podkręcone po prostu, ale to nie jest jakby zasługa stricte tej maskary, natomiast czernia jest piękna, głęboka i są naprawdę podgrubione i nie skleja tych rzęs tak bardzo, na pewno da się je rozczesać, długo da się z nią pracować, długo da się ją poprawiać i rozczesywać, bo zasycha po jakimś dłuższym czasie, a nawet teraz są zaschnięte. Wybaczcie, nie pomalowałam paznokcie. Nawet teraz są zaschnięte, ale wciąż są dosyć miękkie, dosyć elastyczne, wiecie, nie kują, jak tak zmrużymy oczy. Naprawdę bardzo fajna, trzyma się cały dzień. No,
będę je chyba używała codziennie. Podoba mi się to, że wystarczy jedna warstwa dla mocnego, czarnego, niemalże dramatycznego efektu, więc wydaje mi się, że będę jej używać na co dzień, bo po prostu załatwia sprawę bardzo szybko. Nie daje takiego efektu aż sztucznych rzęs i podkręcenia jak Dior Iconic Overkill. Natomiast z Diorem trzeba trochę popracować. Trzeba te 3-4 warstwy, trzeba sobie tak wyczesywać i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to jedna warstwa, chlas i po prostu są piękne rzęsy. Naprawdę świetna maskara. Jeśli zastanawiałyście się nad zakupem, to polecam. Dla mnie tym fajniejsze, że dostałam ją za free, tak jak mówię, przy prenumeracie L się dostawało. Także miłe zaskoczenie i nowa jedna z ulubionych maskar. No i cóż, mam nadzieję, że recenzja do czegoś Wam się przydała. Dajcie znać, czy używałyście może tej maskary, jakie są wasze opinie, może macie jakieś inne. Mam nadzieję, że po miesiącu nie zaczną mi na przykład wypadać rzęs albo coś takiego, bo coś takie się czasami dzieją po maskarach. Oczywiście będę wdzięczna za Wasze łapki do góry. Zapraszam też na Facebooka, Instagrama i na Snapchata, jak zawsze. I do zobaczenia wkrótce. Pa!